If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this I wish you love. Light the shadows on your face.
if a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday towards you, to guide you the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I still go on in your heart, in your mind, I'll stay with you. Dzień dobry, jest sobota, 15 czerwca 2013 roku, godzina 8 z minutami, wstałem rano. Czuję się dobrze, aczkolwiek niezbyt dobrze spałem wczoraj. Przeszedłem bardzo wiele kilometrów, a w tej chwili filmuję drogę na razie z apartamentów do Starego Miasta. Po drodze zatrzymuję się i to jest właśnie mój pierwszy przystanek w takim zaciejonym gaiku, dosyć dzikim, aczkolwiek panuje tutaj taka starożytna, można powiedzieć, atmosfera. Jest to jak zdziczały ogród botaniczny. Śpiewają ptaki, drzewa dają przyjemny cień, a mury przypominają nam o tym, że teren jest zamieszkały od bardzo dawna. Siedzę sobie na schodkach. Jest pewnie grubo ponad 30 stopni, ale od morza wieje bryza. Niedawno byłem w Warszawie, w Kasprzystawie, w Lublinie. Teraz już od dwóch dni penetruję Dubrownik. Pierwszego dnia nic nie filmowałem, byłem troszeczkę zmęczony. Chciałem zbadać teren, zobaczyć jak on się prezentuje o różnych porach dnia. Drugiego dnia, czyli w piątek, 14 czerwca, wziąłem ze sobą aparat i za jednym zamachem łupnąłem ponad 700 zdjęć. Także z górą nadrobiłem pierwszy dzień, to jest czwartek. Dzisiaj trzeci dzień pobytu, środa. Pokoik jest ładnie urządzony, jest lodówka, kuchenka elektryczna, wszystkie niezbędne rzeczy w kuchni. Tak samo tarasik, łóżeczka, prysznic, trochę mały, ale na mnie jednego wystarczy, nie muszę się przeszkisić z jakąś drugą osobą koło mnie. Po sąsiedzku jest para ze Świdnika, patrzę do rzeczy, można pogadać, ona podobnież, tacy sobie skromni. W sumie jest super. Trudno będzie mi się rozstać chyba z Dubrownikiem, no ale cóż, wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec.